można namalować koniec świata nie już moim zdaniem jako raj, ale jako ten sąd ostateczny. Gdańsk jest Memlinga, właśnie obraz sądu ostatecznego. Lubię bardzo zimę, ponieważ ja mam wtedy urodziny, imieniny, jest jeszcze Boże Narodzenie i wyjeżdża się na feria. Nazywam się Mikołaj Grymowicz, mam 12 lat, mieszkam w Warszawie z moimi rodzicami i dwiema młodszymi siostrami. Urodziłem się 27 stycznia, czyli wtedy, kiedy Mozart. I moja koleżanka. A to jest widok z mojego okna. Ten wiersz, który wybrałem, mi się podobał, ponieważ myślę, że go trochę zrozumiałem. Bo nie każdy wiersz mi jest tak łatwo zrozumieć. Nawiązywał do tematu końca świata, który miał być 21 grudnia w 2012 roku. Ale na szczęście przeżyliśmy ten któryś już z kolei koniec świata. I wszystko na razie chyba toczy się dobrze. Czesław Miłosz, piosenka o końcu świata. W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny, młode wróble czepiają się rynny i wąż ma złotą skórę, jaką powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami, pijak zasypia na brzegu trawnika. Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa i łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa, i noc gwiaździstą odmyka. A którzy czekali błyskawic i gromów, są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki trzmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie. Powiada, przewiązując pomidory, innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. Delfiny skaczą w morzu, pszczoły latają, rybak zawiązuje sieć, siwy staruszek, prorok, zamiast prorokować, przewiązuje pomidory. Skupia się na codzienności. W tych hollywoodzkich filmach i grach raczej koniec świata kojarzy się z, że wszyscy wrzeszczą, są trzęsienia ziemi, wybuchy. Jest tam dużo histerii, można powiedzieć, chaosu, a tu jest więcej godności. Ja jestem chrześcijaninem, więc jakoś nie boję się końca świata. Ja w apokaliptyczne gry i tak dalej nie za bardzo gram, bo trochę mnie nudzą po prostu. Gram w gry raczej zręcznościowe, logiczne. Zdefiniować koniec to zakończenie czegoś, co istniało przez dany czas. Koniec dla człowieka to pewnie byłaby śmierć. Koniec śniegu to na przykład, kiedy śnieg zamienia się w wodę. Dziś jest 9 lutego. Dziś też spadło 20 cm śniegu. Trochę odśnieżałem i zrobiłem sobie kanapkę. Zainstalowałem grę na komputerze i wyrzuciłem śmieci. Właśnie taki normalny po prostu dzień, tak jak w wierszu Miłosza, tylko że końca świata chyba nie będzie, mam nadzieję, dziś.